Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na maj. Miesiąc Maryi. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguriego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Panienki, proszę Cię, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Amen. Udział serca Maryi w tajemnicy wcielenia. Dzień 9. Zezwolenie. Bardzo potężnego króla lud z jego państwem graniczący ciężko obraził. I dlatego ten lud król zgładzić postanowił. Syn królewski litością zdjęty wstawił się do ojca i rzekł: Ojcze, w narodzie tym jest nadzwyczaj piękna księżniczka. Jeśli zechce wyjść za mnie, dla niej przebacz temu grzesznemu ludowi. I król się zgodził. Posłów do księżniczki wysłano. Wiadomość o tym w sercach winnych nadzieję stworzyła. Oczy wszystkich zwróciły się ku tej, co w rękach swoich trzymała losy narodu. Ze wszech stron nadchodziły życzenia, żeby przyjęła ofiarowane jej zaślubiny. Poselstwo tysiąc razy bardziej uroczyste z nieba odbyło się na ziemię. Bóg niebieskiego posłańca do Maryi wysłał, żeby u niej uzyskać pozwolenie tajemnicy wcielenia. Pozwolenie, od którego zależało zbawienie świata. Przypatrzmy się, jak niebo żąda tego pozwolenia, a nieszczęśliwe dzieci Adamowe z niecierpliwością tego pozwolenia wyglądają. Słowo Przedwieczne, chcąc swej drogiej Matki zasługę i chwałę powiększyć, bez jej przyzwolenia nie chciało stać się jej synem. Kiedy więc Maryja w swej ubogiej izdebce prosiła Boga o przyobiecanego Mesjasza, archanioł Gabriel stanął przed nią i rzekł: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Ty, co zawsze bogatszą byłaś w łaskę od wszystkich świętych. Pan z Tobą, bo jesteś najpokorniejszą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, bo na wszystkie inne spadło przekleństwo grzechu, gdy przeciwnie Ty, stając się matką tego, który błogosławieństwem jest dla wszystkich, byłaś zawsze i zawsze będziesz na wieki błogosławioną i od wszelkiej zmazy wolną. Cóż Maryja odpowiedziała na to pełne pochwały pozdrowienie? Nic nie mówiła, a rozważając słowa archanielskie, przylękła się. Jakaż tego przyczyna? Czy to bojaźń przywidzenia? Albo czy się ulękła przez skromność postaci mężczyzny, pod którą miał się jej objawić archanioł? Nie była tym przestraszona. Ulękła się słów zwiastowania, a nie postaci archanioła. Jak Zbawiciel chciał, żeby go w ogrójcu anioł pocieszył, podobnie święty Gabriel, widząc Maryję słowami jego przelęknioną, rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, nie dziw się, że Cię tak chwalebnie pozdrawiam, bo jeśli w oczach własnych jesteś niczym, Bóg, który pokornych podnosi, raczył Cię zrobić godną, żeś znalazła łaskę, którą ludzie stracili.
dlatego zachował cię od grzechu pierworodnego. Dlatego od pierwszej chwili poczęcia obdarował cię łaską, jakiej żaden inny święty nie otrzymał. A na koniec z tego powodu wynosi cię teraz na matkę swoją. Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Potem cóż słyszymy? Niechaj powie święty Bernard. Anioł czeka na twoją, Maryjo, odpowiedź, a my nieszczęśliwi, na śmierć wiekuistą skazani, tym bardziej odpowiedzi tej oczekujemy. Oto naszego zbawienia ofiarują ci skarb, Maryjo, słowo przedwieczne, które chce się stać twoim synem. Jeśli skarb ten przyjmiesz, jesteśmy ocaleni od śmierci. I sam Pan, im bardziej pięknością twoją zachwycony, tym bardziej pragnie zezwolenia twego, gdyż w ten czas świat zbawi. Daj więc zaraz odpowiedź, błogosławiona Panno, nie opóźniaj zbawienia świata, które tylko od twego zezwolenia zależy. Słuchajcie, co Maryja odpowie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zaiste piękniejsza, pokorniejsza, roztropniejsza odpowiedź od tego wszystkiego, co by po 1000 lat rozwagi mogli odpowiedzieć ludzie pospołu z aniołami. Była to odpowiedź rozweselająca niebo, a zlewająca na ziemię morze łask i dobrodziejstw. Była to odpowiedź, która natychmiast do dziewiczego łona Maryi sprowadziła z nieba Syna Bożego. W tej chwili, kiedy Maryja wypowiedziała te słowa: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego, Syn Boży stał się człowiekiem. Niech się stanie światło, powiedział Bóg na początku świata, i stało się światło. Niech mi się stanie, wyrzekła Maryja, i Bóg stał się człowiekiem. Powiedzcie teraz, do jakiej to wdzięczności dla Maryi jesteśmy zobowiązani? Dla Maryi, która przyzwoleniem swoim zjednała nam łaskę odkupienia. Przykłady. Niech się stanie, przy stworzeniu świata wypowiedział Bóg i dlatego wszystko się stało. Niech się stanie, przy odkupieniu świata wyrzekła najpierw Maryja, a potem Jezus, gdy przed śmiercią, zalewając się potem krwawym, rzekł do Ojca: niech się stanie Twoja, nie moja wola. I dlatego jestem odkupiony. Lecz to dwukrotne niech się stanie nie wystarcza, potrzeba trzeciego, potrzeba mojego własnego, które ode mnie zależy i od łaski Bożej, z którą mam współpracować, żebym powiedział: niech się stanie moje uświęcenie, moje usprawiedliwienie. Ani Bóg, ani Maryja nie zbawią mnie beze mnie, bez mojej woli. Zbawienie swoje trzymam w rękach swoich. Jeśli będę chciał, będę święty, ale muszę chcieć skutecznie. Czy nie należę przypadkiem do tych chrześcijan, którzy pragną nieba, którym się nawet wydaje, że są doskonali, nic ku udoskonaleniu swojemu nie robiąc? A żeby zostać doskonałym, potrzeba stanowczo chcieć. Trzeba modlitwę miłować, do sakramentów często przystępować, z panującą namiętnością do upadłego walczyć. Zbawienie, podobnie jak świątobliwość, często zależy od heroicznej ofiary, która serce Maryi wzrusza. Oto wymowny przykład. Pewien młodzieniec, podróżując po morzu, zaczął czytać złą książkę,
która wkrótce stała się jego ulubioną. Zakonnik, chcąc go nawrócić, starał się dla zdobycia zaufania nawiązać z nim rozmowę. Mówił mu o Matce Bożej. Niestety, odrzekł młodzieniec z westchnieniem, niegdyś kochałem ją, nawet jej barwy nosiłem, ale wszystkiego zaniedbałem. Wstydzę się wyznawać Maryję. Żebym to mógł wrócić do jej łaski. Możesz, przyjacielu, rzekł zakonnik, i niewiele to nawet cię będzie kosztowało. Gdzie masz ulubioną swoją książkę? Nie mówmy o tym. Owszem, trzeba o tym mówić. Chcesz odzyskać łaskę Maryi? Zrób jej z książki ofiarę i wyrzuć ją do morza. Czy na pewno ta ofiara będzie jej miła? Z pewnością. Młodzieniec natychmiast wyrzucił książkę do morza, a Maryja, gdy powrócił do Genui, ojczystego miasta, taką miłością zapaliła jego serce, że do klasztoru wstąpił, gdzie żył i umarł świątobliwie. Matko Boża, Królowo Anielska, Nadziejo Ludzka, wysłuchaj uciekającego się do Ciebie. Oto mu u stóp Twoich, nędzny niewolnik piekła na całe życie Tobie się oddaje. Tobie służyć, Ciebie wielbić będę. Wiem, że taki jak ja grzesznik, który tyle razy Syna Twojego, a mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa obraziłem, nie mogę Ci chwały przynosić, ale chociaż niegodnego sługę przyjmij, a swoją przyczyną z niegodnego uczyń godnego. Przyjmij mnie więc, o Matko moja, za sługę swego. Syn Boży przyszedł na ziemię szukać zgubionej owieczki. Niepodobną jest rzeczą, abyś wzgardziła jedną z takich. Już okup za duszę moją wypłacony, już Zbawiciel mój krew swoją za mnie wylał. Potrzeba tylko okryć się zasługami Boga umarłego na krzyżu, a to za Twoją stanie się przyczyną. Ręce Twe, o Maryjo, zasługi krwi Bożej rozdzielają między wiernych. W ręce Twoje oddaję duszę moją, zasługami swojego boskiego Syna okryj ją. Zbawienie tych, którzy Cię wzywają, zbaw mnie. Amen. Wysłuchane rozważania pochodzą z dzieła Niepokalane serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.